sytuacja jest dla Polski bardzo trudna. Tak jak mówiłem, my znajdujemy się między młotem i kowadłem. Z jednej strony jest zagrożenie rosyjskie, z drugiej strony mamy teraz bardzo mocno wybiło zagrożenie i terroryzmu islamskiego i się okazało, że to zagrożenie też idzie wraz z masową nazwijmy to wędrówką ludu, bo to tak można już tak używać tego określenia. Wiadomo, że południe Europy i środkowa Europa jest bardziej czuje się zagrożona i terroryzmem islamskim, i tym, co się dzieje, wędrówką ludów. Przecież ten nasz partner z Włoch to mówił, no rok temu było nas 140 tysięcy, w roku jest 120 tysięcy. Ja mówię tak, Europa milczała. Teraz dopiero, gdy przełamane zostały pewne granice, konwencje, no to wtedy, pewne konwencje, to wtedy dopiero Europa zareagowała. A z drugiej strony mamy Rosję, która nie odpuściła i cały czas jest w Donbasie, jest w Krymie, chce zbudować Nord Stream 2, chce tak samo zareagować, co jest bardzo istotne. Chce, żeby sankcje zostały zniesione za wejście do Krymu i zajęcie Donbasu. Więc tutaj mam tą grę. No, aktywność w Syrii, Rosja jest potrzebna w Syrii, więc być może Putin wiele ugra, mówi się po zgromadzeniu ogólnym ONZ-u, że właściwie jest jego zwycięzcą. Rosja, i proszę zwrócić uwagę, Rosjanie bardzo byli przygotowani do tej interwencji w obronie Asada, bo tak mówię, w obronie Asada. Byli przygotowani. Wędrówka ludów, a Rosjanie tak jakby tą wędrówkę ludów antycypowali, prawda? Czy chce pan powiedzieć, że mieli swoich ludzi na tyle dobrze, mieli zinfiltrowane obozy, że mogli, no, delikatnie mówiąc, troszkę podniecić? Tak się nawet podaje, tak Amerykanie uważają. Nawet Amerykanie uważali, to wyraźnie nawet John Kerry wskazywał, że ten ruch Wielki Wędrówka Ludów została zapoczątkowana przez ludzi Asada. Dlaczego też chodzi o Asada i o Syrię? Bo tu zapominamy, że wybrzeże Lakati to jest jedyne wybrzeże, gdzie jest port Tartarus i to jest jedyna baza rosyjska na Morzu Śródziemnym. Rosjanie realizują swoje cele strategiczne. Od kilku dni przestały odpadać strzały na granicy, znaczy w Donbasie, w strefie ATO. Widać wyraźnie, że Rosjanie pokazują, tu jest spokój, więc odpuśćcie nam sankcje. My zrealizowaliśmy porozumienia mińskie, co jest nieprawdą. Teraz będą odbywały się w październiku wybory właśnie na Ukrainie i w tych samozwańczych republikach. A z drugiej strony Rosjanie służymy wam pomocą, tylko że popieramy swojego gościa, swojego człowieka, którym jest prezydent Asad, przy tym, który gwarantuje im zachowanie pewnego status quo. I Rosjanie sytuują się na tamtej pozycji. To jest wielka polityka imperialna rosyjska. I wydaje mi się, panie doktorze, że Rosjanie zmienili taktykę. To już nie jest... Ta polityka rosyjska jest bardziej niebezpieczna dla Polski niż to, co było na Ukrainie, bo tam była polityka pałki, która się okazała po Mariupolu, gdzie Ukraińcy zatrzymali Rosjan, nieskuteczna. Teraz jest polityka bardzo wyrafinowana i dlatego też polskie zdanie musi być bardzo jednoznaczne. My musimy uczestniczyć w solidarności europejskiej. To już z punktu widzenia nawet oprócz zasad solidarności społecznej, oprócz naszych wartości, o których tak się szczycimy. Znaczy mówi pan, że musimy przyjmować uchodźców. Tak. Oprócz tych wartości, to nawet z punktu widzenia interesów narodowych Polski, my musimy być aktywni w sprawach uchodźców, nawet z punktu widzenia politycznego. Bo ta wielka gra dopiero się zaczyna.